9 dzień listopada, czwartek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Dzieci uczą się na lekcjach zasad zdrowego żywienia. Śniadanie jest ważne dlatego, bo wtedy się możemy rozwijać, jesteśmy bardziej silni. Historyczna rekonstrukcja przekazania władzy Józefowi Piłsudskiemu. No jak widać, przybyłem prosto z Magdeburga do Bolesławca, aby już dziś uczcić święto niepodległości. Śniadanie daje moc. To nie zaklęcie, ale realne działania, które kryją się za tym hasłem. Właśnie w szkole podstawowej nr 2 realizowany jest ogólnopolski program, którego celem jest edukacja najmłodszych w kwestiach odpowiedniej diety i stylu jedzenia. Lekcja praktyczna polegająca na jedzeniu śniadania. W moich czasach tego nie było. Jak widać, jedzenie smakuje uczniom klasy 3D ze szkoły podstawowej nr 2. Ale to wcale nie przerwa śniadaniowa, a najprawdziwsza lekcja. Tyle, że poświęcona temu, jak jeść i jak zdrowo się odżywiać. A szczególnie temu, dlaczego to śniadanie jest ważne w całodziennej diecie. Żeby nikt nie chorował, jest dużo witamin w takim śniadaniu. Śniadanie jest ważne dlatego, bo wtedy się możemy rozwijać, jesteśmy bardziej silni. Lekcja w dwójce to element ogólnopolskich działań edukacyjnych, które realizowane są w ramach programu Śniadanie daje moc. Dzisiaj robimy pyszne śniadanie. Śniadanie daje moc. Bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji dotyczącej zdrowego jedzenia. Dzieci poprzynosiły różne produkty, same zdrowe, same pyszne, najsmaczniejsze i z nich robiły sobie kanapki i różnego rodzaju inne jedzenie. Oczywiście oprócz tych kanapek i produktów typowo warzywka mamy również i owoce, banany i jabłuszka, czyli wszystko to, co jest dla nas najlepsze. I oczywiście siedzimy nad tym już prawie godzinkę, bo trudno odejść od stołu. I już z samego patrzenia ślinka cieknie. A do dzieci taki sposób edukacji bardzo przemawia. Jakie lekcje podobają Ci się? I to bardzo. Tak, bardzo mi się podoba taka formuła lekcji. Zajęcia lekcyjne dotyczące zdrowego odżywiania się to jeden z elementów działań, które podjęto w szkole, by doprowadzić do wejścia placówki do sieci szkół promujących zdrowie. W naszej szkole robimy bardzo wiele akcji, które mają za zadanie właśnie szerzenie zdrowego jedzenia, piramida zdrowia, rozmawiamy o tym, co jest dobre, w jaki sposób należy spożywać produkty, doświadczenia przeprowadzamy różnego rodzaju. Czytamy etykiety, więc wszystko to, co ma sprzyjać temu, żeby nasze społeczeństwo potem, czyli te dzieci, które dorosną, były szczupłe, wysportowane i przy okazji wiedziały, co jest dobre do jedzenia i zdrowe. Wejście do sieci szkół promujących zdrowie wymaga spełnienia warunków, które opisuje cała procedura. Starania te wymagają czasu, ale podstawą do włączenia szkoły do sieci jest aktywność nauczycieli w działaniach, które promują zdrowie i zdrowy styl życia. A swoją drogą ciekawe, jak będzie wyglądał sprawdzian z tej lekcji, bo zadanie domowe to raczej łatwo sobie wyobrazić. Komendant Józef Piłsudski przejął władzę od przedstawiciela Rady Regencyjnej. Tak było dzisiaj w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł, gdzie historyczna grupa rekonstrukcyjna Bohun przedstawiła inscenizację tego faktu historycznego sprzed 99 lat. Jest 11 listopada 1918 roku. Rada Regencyjna przygotowuje się do przekazania władzy Józefowi Piłsudskiemu. Dzień wcześniej, około godziny 7 rano, specjalnym pociągiem z Berlina Józef Piłsudski wrócił do Polski, po tym jak został zwolniony z więzienia w Magdeburgu. No jak widać, przybyłem prosto z Magdeburga do Bolesławca, aby już dziś uczcić święto niepodległości. Rada Regencyjna zamierzała powierzyć komendantowi władzę wojskową i naczelne dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną, a 14 listopada także władzę cywilną. No, Rada Regencyjna akurat w dniu dzisiejszym w Bolesławcu przekaże mi władzę jako naczelnika państwa, dowódcy wojsk, naczelnika państwa, a ja swoim dekretem ogłoszę prezydenta ministrów.
Wraz z Piłsudskim przybył jego wierny ordynans Bolesław Wieniawa-Długoszowski, obaj w otoczeniu polskiego wojska. W rzeczywistości to grupa rekonstrukcyjna Bohun z Pieńska. Kwiaty Piłsudskiemu wręczała Izabela Błaszkowska, która uwagę zwracała swoim strojem, jak na owe czasy dość ekskluzywnym. Wełniana spódnica, etola z lisa i obowiązkowo kapelusz. To, czego nie było widać, a co było wówczas obowiązkowym elementem kobiecego stroju, to gorset. Ja na sobie mam gorset reformowany, nie będę go pokazywać, ale go czuć. Natomiast jeszcze również pantalony, można zobaczyć pantalony, nosiły kobiety do lat 20. Dopiero Coco Chanel zdjęła kobietom i gorsety, i pantalony. Tak się ubierano, a jak leczono się domowymi sposobami w dobie, gdy nie było internetu i internetowych for? Pani Iza w spadku po babci dostała niezwykły poradnik dla kobiet, wydany w 1928 roku. To jest książka babci Halusi, że tak powiem odziedziczona po babci Halusi, cudownej istoty, opowiadająca o tym, jak kobiety żyły w tamtych czasach, jak się leczyły. Kobieta lekarką domową, doktor medycyny Anny Fischer-Duckelmann. Cudowna kobieta, która zajmowała się bardzo szeroko pojętą medycyną kobiecą, ale również takim życiem właśnie kobiet w tamtych czasach na każdym jakby poziomie. Do obejrzenia tej niecodziennej inscenizacji w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej Bohun zaprosiła bolesławiecką młodzież Miejska Biblioteka Publiczna. Inscenizację obejrzeli uczniowie zespołu szkół handlowych i usługowych, a także zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych w Bolesławcu. Szkolna Liga Rugby, tak, to już kilkanaście drużyn z całego powiatu bolesławieckiego. Uczniowie coraz liczniej i chętniej uczestniczą w tych rozgrywkach. Dzisiaj rozpoczęły się eliminacje do ogólnopolskiego turnieju, który już 6 grudnia rozegrany zostanie w Łodzi. Rozegranie akcji, przyłożenie za końcową linią i kolejne punkty dla drużyny to modelowa akcja w rugby. Ta halowa odmiana tej dyscypliny, czyli rugby tak, wydobywa z młodych zawodników wszystko to, co ważne w ich fazie fizycznego rozwoju. Motorykę, sprawność i szybkość reakcji. A wszystko to w duchu rywalizacji fair play, która właśnie w rugby stoi na wysokim poziomie, przebijając w tym wiele innych dyscyplin zespołowych. Bolesławiec jest na Dolnym Śląsku ważnym ośrodkiem rugby, dlatego kolejny raz odbyły się tu rozgrywki dla szkół podstawowych. Za moimi plecami kolejny turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski rugby tak szkół podstawowych. Zawodnicy rywalizują w trzech kategoriach, klas czwartych, piątych i szóstych. Dzisiejszy turniej docelowo są to Mistrzostwa Powiatu Bolesławieckiego. Najlepsze drużyny mają prawo zagrania 1 grudnia. W półfinale Mistrzostw Polski rugby tak. W turnieju wzięło udział 15 drużyn, które przede wszystkim reprezentowały szkoły z Bolesławca i całego powiatu. Ale zdarzyła się też drużyna z Piechowic. Kolejny rok, kolejne turnieje rugby tak. Proszę powiedzieć, jak pan obserwuje zainteresowanie drużyn, dzieci, nauczycieli właśnie tą dyscypliną sportu? Tak jak pan zauważył, trzeci rok tak naprawdę programu ministerialnego upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. W pierwszym roku mieliśmy jedną szkołę, która uczestniczyła w tym programie. Po trzech latach mamy wszystkie podstawówki tak naprawdę w Bolesławcu. Na całym Dolnym Śląsku to jest 20 szkół objętych tym programem. Można spojrzeć na frekwencję klubową. Wszystkie kategorie wiekowe, od mini-mini, czyli od 6 roku życia, poprzez mini-żaka, żaka, młodzika, kadeta, juniora, po seniora kończąc. Na 1 grudnia zaplanowano turniej wojewódzki, który będzie z kolei eliminacją do turnieju ogólnopolskiego. Z inicjatywy środowiska rugbowego będzie on nosił imię zmarłego Dariusza Kwaśniewskiego. Będzie rozgrywane o Puchar Starosty Bolesławieckiego imienia Dariusza Kwaśniewskiego. Chcielibyśmy w ten sposób uczcić święte pamięci Darka. Wspomagał sport, nie tylko rugby, kolarstwo, siatkówkę, także ku jego pamięci taki pierwszy memoriał, całe województwo przyjedzie, a trzy najlepsze drużyny będą miały prawo gry w wielkim finale w Łodzi
na turnieju 6 grudnia. Turniej o Mistrzostwo Powiatu Bolesławieckiego przeprowadził klub rugby Huzar, a współfinansowało Starostwo Powiatowe. A teraz proszę obejrzeć blok wiadomości w wersji skrótowej. Bolesławiecka policja poszukuje właściciela znalezionego terminala płatniczego i telefonu stacjonarnego. Rzeczy te znaleziono we wtorek na ulicy Prusa. Osoby, które mają informacje, do kogo mogą one należeć, proszone są o kontakt z komendą policji. Rząd przyjął nowelizację ustawy o odpadach komunalnych, która ma uszczelnić gospodarowanie odpadami i ewidencję nimi. Wprowadzona ma być więc karta przekazania odpadów komunalnych, która będzie każdorazowo potwierdzać przejęcie odpadów przez uprawnione podmioty. Kartę ma posiadać kierowca przewożący odpady. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert na finansowanie wspierania zadań z zakresu rozwoju opieki nad dziećmi Maluch Plus na 2018 rok. Na ten cel przekazanych będzie około 300 milionów złotych. Terminy składania wniosków na dofinansowanie to 17 listopada i 24 listopada. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na witrynie internetowej ministerstwa. Dwie drogi to tytuł wystawy pracy Bronisława Wolanina i Edwarda Roguszczaka, która prezentowana jest w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Wystawa stanowi trzecią odsłonę cyklu Biennale Mistrzów Ceramiki imienia Bronisława Wolanina. Uroczystość powiązano z 90. rocznicą urodzin zmarłego w 2013 roku Bronisława Wolanina oraz z 80. rocznicą urodzin Edwarda Roguszczaka. Wystawie towarzyszy katalog, który mecenatem objęła Ceramika Artystyczna Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego. Bolesławiecki Ośrodek Kultury zaprasza grupy i formacje taneczne do udziału w ogólnopolskim konkursie tańca Dance Ma Sens 2017, który odbędzie się w sali forum 2 grudnia. Jednym z jurorów konkursu będzie Maciej Gleba Florek, zwycięzca pierwszej edycji programu You Can Dance. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 20 listopada, czekają też na publiczność. Wstęp na turniej jest bezpłatny. Amatorzy piłki siatkowej już od dziś mogą zacząć przygotowania do świątecznego amatorskiego turnieju piłki siatkowej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanował turniej na 16 grudnia w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 przy Jana Pawła II. Udział w turnieju jest bezpłatny. Po raz piąty Bolesławiecki Ośrodek Kultury ogłosił konkurs na szopkę bożonarodzeniową. Odbędzie się on pod patronatem prezydenta Bolesławca, a jego rozstrzygnięcie nastąpi jak zwykle w trakcie Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości. Bolesławiecki Ośrodek Kultury rozpoczął przygotowania do Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości, w ramach której już od 5 lat ogłasza konkurs na szopkę bożonarodzeniową. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży, a także dorosłych, którzy chcą podtrzymać tradycje związane z obrzędami świąt Bożego Narodzenia. Konkurs co roku cieszy się dużym powodzeniem, zgłaszanych jest po kilkadziesiąt szopek. Robią je nie tylko bolesławianie, ale także mieszkańcy okolicznych miejscowości i powiatów. Zazwyczaj dominują w nich naturalne materiały, takie jak drewno, mech, kamienie czy sosnowe gałązki. Popularna jest też masa solna i glina. Jedni stawiają na szopki kolorowe, mieniące się od paciorków, inni na naturę. Są wykonane ze zbóż, robione na szydełku albo misternie wykładane zapałkami. Są również szopki apetyczne, wykonane z paluszków. Wymieniać można by długo, bo wyobraźnia twórców nie zna granic. W tegorocznej edycji organizatorzy kładą nacisk na regionalne tradycje tworzenia bożonarodzeniowych szopek. Mają nadzieję, że każdy z uczestników konkursu sięgnie do historii powstania tej pięknej tradycji i nawiąże swoją pracę do poszczególnych wzorów, które zostały wypracowane na przestrzeni minionych lat. Na szopki Bolesławiecki Ośrodek Kultury czeka do 8 grudnia. Te najładniejsze poznamy 21 grudnia podczas Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości na scenie w Rynku.
W lipcu Jeleniogórska Filharmonia Dolnośląska wystawiła w plenerze operę Stanisława Moniuszki Straszny Dwór. To był sukces artystyczny i frekwencyjny. 11 listopada nastąpi powtórka, ale już nie w plenerze, lecz w hali sportowej. Przedstawienie wystawione zostanie bowiem w Zgorzelcu w hali sportowej PGE Turów Arena. Władze Filharmonii Dolnośląskiej bardzo nie lubią próżni, dlatego gdy nadarzyła się okazja ponownego zagrania Strasznego Dworu, od razu z niej skorzystali. Po odsłonie letniej teraz przyszła kolejna wersja jesienno-zimową. Ostatni koncert w Jeleniej Górze odbył się w plenerze. Jednak obecna aura zmusiła organizatorów do poszukania miejsca w jednym z obiektów zamkniętych. Padło na Zgorzelecką Arenę. Mam nadzieję, że będzie się Państwu podobało, że zrobi to, mówiąc kolokwialnie, furorę, taką jaką zrobiło właśnie na Stadionie Miejskim w Jeleniej Górze, jak pamiętamy, pod koniec czerwca. Taka niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć takie wydarzenie. Dlaczego Pani zdecydowała się przyjść? Bo lubię wydarzenia kulturalne i staram się w nich uczestniczyć w miarę możliwości. A my dostaliśmy w prezencie bilety na Dzień Ojca. Córka nam kupiła i zasponsorowała nam wyjście dzisiaj. Dobry prezent? Bardzo dobry. Nie, nigdy nie byłam w operze. Pierwszy raz? Tak. Czyli będzie to dla Ciebie takie ciekawe i nowe przedsięwzięcie? Tak. Ponad 100 artystów, multimedia, mnóstwo pięknego światła, dużo tańca, dużo uśmiechu, dużo ciekawych sytuacji na scenie, no i przede wszystkim piękna, przepiękna muzyka naszego twórcy opery narodowej Stanisława Moniuszki. Ponownie na scenie będzie można zobaczyć Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej, chór festiwalowy, zespół pieśni i tańca Wałbrzych oraz solistów teatrów operowych. Za reżyserię i inscenizację tego multimedialnego wydarzenia odpowiadać będzie Tomasz Janczak, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej. Zapraszamy Państwa 11 listopada o godzinie 18 do hali PGE Turów Arena w Zgorzelcu na ulicy Lubańską 9A. Zapraszamy Państwa na widowisko nie mające precedensu w tym mieście. Jesteśmy Filharmonią Dolnośląską. Nazwa zobowiązuje, gramy nie tylko w Jeleniej Górze, chociaż przede wszystkim oczywiście. Bilety do nabycia w kasie Filharmonii Dolnośląskiej, kasie PGE Turów Arena w Zgorzelcu oraz na stronie internetowej www.bilety24.pl. Przed nami jeszcze reklamy i prognoza pogody dla Bolesławca na piątek. Po niej zapraszam do obejrzenia naszych powtórkowych programów. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.